Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Pan Szachuś Moi drodzy widzowie, kolejna partia, kolejna dawka wiedzy szachowej Tym razem głównymi bohaterami jest Badur Djobava Gruziński arcymistrz, który w swojej karierze osiągnął ranking 2700 już ponad A jego przeciwnikiem był Dmitrij Jakowienko Rosyjski e, superarcymistrz, który przekroczył 2740 ranking w swojej karierze. Ciekawostką o Jakowienko jest to, że zaczął grać w wieku lat 3, a w wieku lat 7 już zdobył pierwszą kategorię. To jest bardzo, bardzo y, no, niezły wyczyn jak na siedmiolatka y, tak naprawdę. Y, moi drodzy, Badur Dżobawa jest jednym z moich też ulubionych szachistów współczesnych. Dlatego, że gra w szachy bardzo dziwnie bym powiedział. Jego gra może się podobać, bo stara się już na samym początku... Grać dziwne debiuty, chociaż nie zawsze oczywiście, ale ma taki dryk y, szaleńczej gry ryzykownej i bardzo niekonwencjonalnej, więc y, przejdźmy może już do rzeczy. Badur Jobava grał tutaj z Jakowienko w 2019 roku na mistrzostwach świata w blicu. Tak, jest to partia blicowa, ale myślę, że zawodnicy tej klasy y, grali tę partię całkiem, całkiem fajnie, więc na pewno warto przeanalizować. B3. Pierwszy ruch tutaj zagrywa Badur Dżobawa. No, słuchajcie, jaki to debiut? Nie wiem, czy wiecie. To jest wymysł Larsena. Larsen wymyślił ten, ten ruch, żeby potem wstawić gońca na B2 i tutaj po diagonali mocno przeszkadzać czarnym w rozwoju. Ale to jest taki ruch, wiecie, no, rzadko spotykany, ale grają. Jak widać, grają. Nawet. Magnus Carlsen kiedyś grał czarnym kolorkiem z raportem Richardem i po ruchu B3 przegrał tą partię. Może kiedyś na kanał wiedzie, zobaczymy. B3 posunięcie E5. No to chodzi właśnie, właśnie tutaj o to, że jak biały daje możliwość czarnym e, zyskania centrum, no to czarny z tego jak najbardziej korzysta. Koniec B2, zauważcie, od razu bezpośrednio jest atak w piona. no Czarne się tym oczywiście nie przejmują, bo grają skoczek na C6, broniąc piona i wyprowadzając figurę sprawa naturalna. No i tutaj e, należałoby na przykład zagrać posunięcie E3 z duchem tej właśnie e, teorii. Larsenowskiej, bym tak rzekł, ale Badur Dżobawa już w trzecim posunięciu stara się namieszać. Zobaczcie, skoczek F3. Dlaczego ten ruch jest taki dosyć, bym powiedział, mieszający, ryzykowny? Dlatego, że tutaj już można zagrać posunięcie E4. I ten ruch E4 byłby jak najbardziej dobrym posunięciem. Przestawmy sobie to. Jeżeli by poszło E4, skoczek na przykład na D4 z próbą wymiany. No, myślę, że wymiana mogłaby nastąpić, bo inaczej tutaj zdwojone pionki by się mogły pojawić, jeżeli białe by wybiły na C6, goniec na D4, na przykład D5, żeby te centrum wzmocnić, bronić piona, i posunięcie E3, które pozwala w przyszłości rozwinąć gońca, zrobić roszadę, naturalna sprawa, i troszeczkę przyblokowujemy tutaj marsz pionka w przyszłości, ewentualnie C5, goniec B2. Normalna pozycja, normalna sprawa do gry. No, tak w partii nie poszło, ale czarne mogły już w ten sposób uzyskać sobie szybciutko centrum. W tej dokładnie pozycji e, czarne zagrały posunięcie D6. No dobra. Badur dżobawa dolewa oliwy do ognia jak, jak, jak to na niego przystało przede wszystkim i zagrywa posunięcie D4. Jakbyśmy nie wiedzieli, kto to gra, i byśmy zerknęli na tą pozycję, to byśmy powiedzieli, że białymi gra. No, taka powiedzmy, nie urażając nikogo, y, poziom czwartej kategorii, powiedzmy, no bo taki pionek D4 niepodparty ruchem E3 lub C3 samotnie idzie na noże do centrum. No, ale widzicie, chodzi tutaj głównie o to białemu, żeby namieszać w pozycji, żeby zejść ze ścieżek debiutowych i przeciwnika trochę wybić z rytmu. No cóż. Tutaj jako wielko przyjmuję tego pionka. Jasne, jeszcze cofnę na chwilę, bo jeżeli byłoby zagranie E4, no to to samo można by było zagrać. Znaczy, nie to samo dokładnie, bo można by było potem wrzucić D5. Ja przestawię może E4, D5. I jeżeli bicie, no bo idziemy na noże, tak? Jak on nam bije, to my bijemy tu. I zauważcie, że jak pionek zbije na G2, my odbijamy gońcem. A następnie tutaj pilnujemy pionka na C6. A jeżeli odbija tutaj pionek, można spróbować zbić Hetmanem z szachem i odbić pionka na B7, nie tracąc materiału. Także tutaj na noże mogłoby nieźle pójść. No, ale tutaj czarne postanowiły wybić na D4. Skoczek, jak najbardziej, na D4. Przestrzegam przed tym, żeby bić teraz na przykład gońcem. Z reguły to no, bardzo to łatwo zapamiętać, ponieważ jak nam zbije skoczek gońca, to tracimy po prostu parę gońców. To w taki prosty sposób, i czarne w ten sposób. Sposób, sposób, dużo tych sposobów. Czarne bez problemu biją gońca i zachowują swoją parę gońców. Pamiętajmy o tym. Skoczek na skoczka. Głównie ta sama figura powinna grać na tą samą figurę. Zawsze są wyjątki, to powtarzam. Skoczek F6 w tej partii tutaj nastąpiło i Badur Dżubaba postanowił wybić skoczka. Wybijamy skoczka. Widzimy zdwojone pionki, aczkolwiek te pionki może nie są aż takie strasznie słabe. Widzimy, że struktura pionków, oczywiście u białych, jest solidniejsza, bo są dwie wyspy pionowe. No a czarny ma trzy wyspy pionowe. Jedna wyspa pionowa, druga wyspa pionowa i trzecia wyspa pionowa pojawia się na szachownicy w tym momencie. Posunięcie G3. No Então tá. jak nie wiemy co grać to grajmy dwa domki i będzie dobrze, no coś w tym jest słuchajcie, G3, tutaj goniec będzie się czuł bardzo dobrze, bo będzie uderzał w pionka słabego, no ale czarny kontruje i zagrywa posunięcie D5, nie pozwalając tutaj gońcowi za bardzo poszaleć, no ale nie ma wyjścia, grać gońcem na G2 trzeba jeszcze przestrzegam w przyszłości na takie posunięcie goniec H3 jasne, że tutaj teraz jest bicie gońca za friko, więc nie można tego zrobić, ale niektórzy yy, zauważyłem grają G3, żeby sobie zaplanować goniec H3 nie, goniec na H3 nie będzie stał lepiej, dlatego że jak postawimy go tutaj w środku, to on będzie bardziej uderzał w centrum, a to jest ważniejsza sprawa. Centrum w szachach jest e, ważną, ważną rzeczą. Goniec G2, e, goniec B4 dał szacha. No, ten ruch nie jest groźny, jak wiadomo, można by tu zagrać np. z sko niehetmanem, skoczkiem na D2, e, ale w partii poszło C3 i ten ruch też nie jest najgorszy, mimo że e, tutaj zasłaniamy tego gońca to też nic się nie dzieje, dlatego że w przyszłości możemy zagrać C4, ale to jest tempo do tego, żeby goniec uciekł i tak goniec właśnie czyni. Ucieka na, na pole E7, <coughs> przepraszam. I mamy na to, na to czas, żeby zrobić szybko roszadę, więc robimy roszadę, przeciwnik również, również chowa króla i skoczek D2. Każda figura musi być wyprowadzona. Zauważcie, że tutaj skoczek na D2 bardzo ładnie stoi i kontroluje bardzo ważne centralne pola. Nie zawsze skoczek musi stać na C3 lub skoczek na F3. Pamiętajmy o tym: skoczek z D2 również dobrze sobie może radzić. Posunięcie A5. To jest ruch jak najbardziej zrozumiały, dlatego że czarne chcą się pozbyć słabego pionka izolowanego. Ten pionek zamierza wejść na A4 i spróbować się wymienić na B3, żeby otworzyć sobie linię dla wieży, no i pozbyć się przede wszystkim słabości. To jest naturalna sprawa. Tutaj białe na to nie reagują w żaden taki sposób A4, bo mogą osłabić punkt B3. Białe grają posunięcie C4. Gryziemy centrum i przy okazji goniec łapie oddech. Posunięcie A4, no tak jak już mówiłem, plan czarnych jest tutaj oczywisty, ale biały sobie nic z tego nie robią. Chociaż biały mógłby spróbować zbić od razu tego pionka. Ja wiem, że tu psujemy sobie te pionki, one zostają takie troszeczkę rozszczepione, ale pion to jest pion. W obecnym czasie komputery radzą bić pionki po prostu na bandzie i nie patrzeć, co się dalej dzieje. Bić pionki i koniec. No cóż, ale Badur Jobawa zagrał tutaj Hetman C2. Można by było oczywiście zbić, zbić. Wymiana by nastąpiła. Nic by się strasznego nie działo. Białe się z tym liczyły. E, licząc też na to, żeby tutaj atakować te słabe pionki, absolutnie też tutaj nie chcą wymieniać jeszcze w tym momencie. Co zagrały czarne? Czarne zagrały goniec E6. Sprawa jest oczywista, naturalna. Wyprowadzamy figurę. I teraz badur Jobawa tutaj e, zagrał po prostu e, na A4. Zbił piona. Zbił piona i się z tego po prostu cieszy. Jest pionek, jest dobrze. Po wybiciu na C4 nic się nie dzieje, bo skoczek broni, broni Hetman, więc wszystko jest kontrolowane. Zauważcie, że się, starają się tutaj zawodnicy grać w taki sposób, żeby wszystko kontrolować i nie dać się wpuścić w maliny przede wszystkim. Hetman D7. No ruch jak ruch, tak? Tutaj Hetman może z Gońcem planują wymianę Gońca. Jest to wielce prawdopodobne. Nie musimy e, obawiać się tego i grać typu Goniec F3 lub e, nie wiem, e, typu jakieś H4. No ciężko powiedzieć. E, może wieżą uciec? Chociaż wieżą można uciec. I tak zagrał Badur Dżubawa, ale nie z planem takim, żeby tutaj Goniec ruszył i i żeby uciec z gońcem i żeby nie stracić wieży. Plan jest prosty, wieża z F na D1, żeby y, był rentgen tutaj na Hetmana na D7. E, w tym momencie Rosjanin zagrał Hetman C8, uciekł, stracił tempo tak naprawdę. No wiecie, e, nie jest łatwo grać przeciwko zawodnikowi, który gra y, bardzo dobrze y, siłą gry swoją, y, więc debiut nie jest dla niego aż taki istotny. Nawet może dostać, przepraszam, pozycję... Najmocniej, przepraszam, może dostać pozycję troszeczkę gorszą w debiucie, ale będzie się czuł lepiej, bo będzie, y, ze ścieżek debiutowych będzie przeciwnik y, wybity. Dobrze mówię, a źle mówię. No, przeciwnik po prostu nie będzie miał y, swojej gry, swojego debiutu, swoich wariantów. Ok, lecimy dalej. Tutaj Badur Dżubawa postanowił wybić pioneczkę na D5. Zauważcie, że w ten sposób prostujemy tutaj pionki czarnym, ale pojawia się kolejna opcja wolnej linii na C. I w ten sposób tutaj białe grają wieża A na C1. Sprawa prosta, chcemy zbić pionka. No i posunięcie C5. Ciężko powiedzieć, jaki lepszy ruch zagrać, bo można było zagrać też wieża A7 bronić, pionka C7, ale czy chcemy bronić pasywnie? Niekoniecznie. Teraz proszę, zastanówcie się chwileczkę. Następuje taki e, bardzo ważny moment w partii i tutaj Badur Jobawa e, uzyskuje. E, Fajną przewagę w tym momencie. Trzeba zagrać jeden bardzo ważny ruch. Nie, niełatwe, niełatwo to posu, niełatwe to jest posunięcie. Moi drodzy, jest to bicie na F6. Bardzo trudna decyzja ze strony białych, dlatego że silny goniec został zbity za teoretycznie słabszego skoczka. Ale e, sprawa jest tutaj jasna: jeżeli sobie zobaczymy, że jak zbije goniec na F6, to my wybijamy pioneczka na C5 i Zbijamy w następnym ruchu pionka D5, ewentualnie będziemy go mocno po prostu atakowali. To było w zamiarach białych, dlatego też czarne wybiły pionkiem. I zauważcie, że tutaj powstała druga wyspa pionowa. Już są trzy wyspy pionowe u czarnych, i król jest odsłonięty, no i tak naprawdę o to białym chodziło. Goniec popsuł szyki tutaj w obronie króla, powiedzmy, w strukturze pionków przy królu. I teraz bardzo ważne strategiczne posunięcie. Mi się ten ruch bardzo podoba. Jest to ruch E4. Pionek stara się rozbić te pioneczki, żeby na, po, na przykład po wybiciu moglibyśmy zbić tutaj skoczkiem, chociaż myślę, że gońcem jest jeszcze lepsze, bo atakujemy od razu wieżę i punkt H7. Więc wybicie na pewno nie wchodzi w grę. Dlatego tutaj czarne przepychają pionka, i ktoś by powiedział: No zaraz, zaraz, ale czarne mają dwa wolne pionki, one mi dojdą do przemiany Hetmana i pozamiatane. No ale zauważcie, że stoją wieże na straży, skoczek pięknie broni Pola C4 razem z Hetmanem. Jest jeszcze opcja przerzutu gońca na F1 z piękną próbą wymiany gońca na C4. To jest bardzo dobry plan. No i właśnie taki plan wybiera Bardur Dżobawa. Gra goniec F1. Kompletnie nie gra takiego posunięcia, które się narzuca. Oczywiście gram, ruch E5 i może czarne nie zauważą i zbijemy wieżę. Nic z tych rzeczy, jednak tutaj arcymistrzowie to arcymistrzowie, strategia... Jest w małym paluszku. Goniec F1 to jest bardzo dobry ruch, który przytrzymuje piony jednocześnie, na tutaj, które by mogły iść w przyszłości do przodu. Ale jak już wspomniałem, opcja goniec na C4 istnieje, również inne opcje istnieją. Posunięcie F5. No dobra, czarny stara się coś tutaj rzucać, białe grają zatem spokojnie. Goniec na D3 bronimy punktu na E4. Czarne wybiły tego pionka, no widzimy, że y, chyba musiały to zrobić, chociaż ciężko powiedzieć, bo grozi po prostu bicie piona i pion więcej, tak? Więc y, czarne wybiły i goniec wybija na Epin. Zauważcie, co teraz się dzieje. Atakujemy dwie rzeczy, wieża i pionek są pod ostrzałem. Y, no i teraz tak, co zrobić? Decyzja należy do y, Jakowienko. Czy grać pionkiem na h6 i oddać jakość, czy oddać wieżą i stracić pionka? Może tak. Przestawmy sobie najpierw wieżę na A7. Na przykład wieża A7, goniec bezbił pioneczka, król G7 powiedzmy i goniec na przykład wraca na pole D3. Pion więcej u białych. Znaczy się pion odbity, teraz są dwa pionki więcej u białych, ale zauważcie, że te pionki nie idą. Tam nie ma tego piona, nic się nie dzieje. Skoczek C4 grozi, goniec B5 grozi, skoczek C4, koń E4. No. Cudowna pozycja, piękna blokada. Zauważcie, że nic nie może tutaj Czarny zrobić. Silny arcymistrz na pewno nie pozwoli sobie tak po prostu oddać pionków za darmo. Silny arcymistrz będzie szukał inicjatywy i dlatego tutaj jako wienko zagrywa posunięcie H6, które na pierwszy rzut oka wydaje się kompletnie niezrozumiałe dla zawodników powiedzmy no, o słabszym poziomie, tak? Troszeczkę. No i tutaj Badur Dżobawa przyjmuje tą ofiarę i zauważmy, że Para gońców może dać jakieś rezultaty, jeżeli u przeciwnika jest skoczek. Jakość więcej u białych, ale para gońców może to rekompensować. Poza tym, zobaczcie, ta diagonala może być bardzo niebezpieczna, bo goniec może wędrować na H3 z groźbą dania mata na G2 Hetmanem. Wszystko tutaj to białe przewidziały, dlatego. Tutaj wieża A1 się uwalnia i stara się te gońce kontrolować, atakować. No, jeżeli by tutaj goniec zagrał na H3, myślę, że obaw żadnych nie ma. E, mo moglibyśmy zagrać Hetmanem na E4 z próbą wymiany Hetmana i dalej atakujemy gońca. No, sprawa jest myślę, że dosyć łatwa. E, w tym momencie Hetman poruszył się na D5. No i teraz co robimy białymi, jeżeli mamy przewagę materialną? Staramy się, moi drodzy, wymieniać figury. Więc hetman B3 się poruszył z opcją wymiany. Hetman na D7 jak najbardziej y, czarne nie chcą wymieniać figur, bo jak wymienimy to będzie jeszcze gorzej, e, po prostu łatwiej będzie grać białym. No i teraz co zagrał Badur Jobawa? Ja podpowiem, że można tutaj oczywiście zagrać hetman B5 z próbą wymiany znowu hetmana, ale Badur Jobawa przechodzi do takiej praktycznej decyzji. Bardzo praktyczna dobra decyzja: jak strategicznie zrozumiemy troszeczkę szachy, to taki ruch będziemy wykonywać bez wahania. Wieża bije na E6. Niektórzy zrobią oczy, niektórzy powiedzą: Normalna sprawa, jasne. To jest oddanie z powrotem jakości za spokojną tutaj głowę, żeby nie było tutaj jakichś siatek matowych na polu G2 żeby te białe pola nie były kontrolowane. Jasna sprawa. Jeżeli wybiłby hetman, no to byśmy się też nie przejmowali. Można by było zagrać na przykład skoczek f3. Można nawet by było spróbować wybić te, tego hetmana i próbować atakować pionka c5. Ocena pozycji na pewno byłaby tu po stronie białych, chociaż wydawać by się mogło, że pionki wolne rekompensują, ale nic z tych rzeczy. One są tutaj dobrze kontrolowane przez skoczka i wieżę. Czarne wybiły pionkiem i... Prosta gra, wieża na e1. Nie atakujmy tam czegoś, czego nie możemy y, spróbować zbić. Atakujmy pionka e6. Prosta sprawa, chcemy zbić na e6. Król ruszył się na f7. No król broni się sam, król broni pionka również. No i posunięcie, skoczek c4. Zauważcie, co się teraz dzieje. Grozi piekielny ruch, bardzo mocny skoczek e5 z widełeczkami na króla i na hetmana. Sprawa prosta. Hetman na d5 zatem zagrywa. Jasne, że możemy dać tutaj szacha, ale jeden szach nic nie zrobi, bo król może odejść i propozycja wymiany hetmanów z, z, z łączeniem tutaj pionków byłoby na pewno dobre. Ja może przestawię. Na przykład takie posunięcie, powiedzmy król na g7, jeżeli byśmy wymienili, to zauważcie te pionki stoją myślę, że dosyć, dosyć mocno i ciężej już by było je zatrzymać, bo są trzy pionki, nie dwa. No więc na to tutaj się białe nie pokusiły, białe gra dobrze i zagrywa na, na wierzą na E5. Spycha Hetmana z tego bardzo y, silnego miejsca. Hetman na C6 poruszył się jako wienko. No i propozycja wymiany Hetmanów na polu B5. Zobaczcie, to też jest bardzo sprytne, dlatego że jakbyśmy wymienili Hetmany, to wybijamy pionkiem, prostując pionki, które były wcześniej zdwojone, i bardzo łatwo jest tutaj pionkami maszerować po linii A i po linii B. Hetman zatem ruszył na C7, atakując zwierzę. No i grajmy proste szachy. Słaby punkt jest na E6, więc atakujmy. No i tak właśnie robi Badur Jobawa. Yy, hetman na A6, Hetman na D7. I teraz na chwilę się zatrzymajmy. Jak ktoś chce, to proszę zatrzymać film. Bardzo dobre posunięcie ze strony białych. Raz, dwa i trzy i pokazuje rozwiązanie. Wieża bije na C5. Wow, co tutaj się wyrabia? Zobaczcie, goniec może zbić wieżę za darmo. No nie do końca, ponieważ skoczek wskakuje na E5 z widełkami. Dzień dobry i do widzenia. Dlatego król G8 ucieka. I w tym momencie grajmy proste szachy. Przeliczmy po prostu pionki, dwa pionki więcej. Wszystko się trzyma. Hetman C6. Prosta gra, taka praktyczna przede wszystkim. Może były lepsze posunięcia, ale chcemy wymienić hetmany. Hetmanów, oczywiście, tutaj przeciwnik nie wymienia. I w tym momencie. Badur Dżobawa zbił na E6 z szachem. Przeciwnik złożył broń. Arcymistrzowie ufają sobie i widzą, że pozycja jest kompletnie przegrana. Co by mogło jeszcze nastąpić no, po tym ruchu? Na przykład król H7 mogłoby nastąpić. Moglibyśmy mogliby, by, byśmy spokojnie za afriko tutaj dać kontrolnego szacha Hetmanem, król na h8, bawimy się za darmo wieża c6, zauważcie, że król jest bardzo odkryty, figury ciężkie jak wchodzą w odkrytego króla jest bardzo niebezpiecznie, na przykład goniec f6 mogłoby nastąpić i skoczek na e5 wskakuje z planem, jakimś tutaj skoczek g6 no jest pozamiatane pełna kontrola, pionek nie dochodzi, król jest bezpieczny, atak wisi w powietrzu nie musimy też wykonywać takich bardzo mocnych ciosów, żeby tutaj przeciwnika ogrywać, spokojnie grać kontrolnie, nie śpieszyć się Przeciwnik na pewno sam się wykończy No w takiej pozycji jest już grać na pewno ciężko Bardzo mi się podoba gra obawy. Mam nadzieję, że też Wam przypadło do gustu Te partie obawy. jeszcze będą na moim kanale na pewno Tymczasem tym bardzo Wam dziękuję za uwagę I trzymajcie się, do zobaczenia, hej!